could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Pośpałam sobie, dzisiaj śniadanko, taka moja dziewczynka kocha. Dobry kochani, tutaj Milo sobie leży i coś gaworzy, a ja chciałam się z wami przywitać. Właśnie wychodzimy na spacer, dlatego że, no po pierwsze spacer, ważna rzecz, my chodzimy na spacerki, coś krzywo stoicie, ale zobaczcie, będziecie tak stać. Spacerki ważna rzecz, ale też kwestia tego, że po pierwsze skończyły nam się pieluchy. Więc, znaczy jeszcze nie skończyły się, ale dzisiaj się skończą. A Dominik ma dzisiaj dniówkę, pracuje cały dzień, więc ja pół dnia jestem sama z Milą, a pół dnia kolejnego jestem sama z trójką dzieci, więc nie będę miała opcji zrobić tego później. Więc przy okazji spacerku pójdziemy po pieluchy i później odbieram Jasia, dlatego że Jasiu ma zajęcia u psychologa, po prostu takie, wiecie, rozwojowe, więc tak, co środę ma takie zajęcia, zawsze moja mama go odbierała, ale przy okazji, że będę w mieście, zaprowadzała go do pani, bo to w innej części niż jego przedszkole jest, i później odprowadzała do przedszkola, a dzisiaj zaprowadziła go tylko, a ja już go odprowadzę do przedszkola, mam nadzieję, że będzie chciał iść. Trzymajmy kciuki, żeby tak było, żeby chciał iść, bo jak nie, to będzie słabo. O Jezu, a mi coś do oka wpadło teraz. No, ale tak, chciałam sobie jeszcze tak chwileczkę z wami pogadać, czyś jakby wyjaśnić trochę może. Dostałam wiadomości, parę od dwóch osób. Wydaje mi się, że może być to jedna osoba, dlatego że najpierw jedną zablokowałam, a później zaczęła do mnie wypisywać druga o to samo. I to były takie puste konta, które wcześniej na przykład nic do mnie nie pisały. A mianowicie chodzi o faworyzowanie dzieci. Szczególnie chodzi tu, wiadomo, o Milę. Dostałam wiadomość właśnie, że od kiedy Mila się urodziła, to dzieci z Klara i Jaś są spychane na drugi tor i tak dalej, że wiecie, nimi to już się w ogóle nie zajmuje i tak dalej. Ja wiem, że no pewnie wszyscy, jakiś tam może właśnie taki mały odsetek tego nie rozumie, ale większość z was wie. Nie chciałam się tutaj tłumaczyć, tylko chciałam właśnie powiedzieć, jak to wygląda tak z perspektywy właśnie mamy trójki. To nie jest łatwe podzielić swoją uwagę na trzy osoby, żeby każdy był zadowolony. I tak, wy widzicie więcej Mili tutaj tak naprawdę niż Klary czy Jasia, ale to jest z tego względu, że właśnie jest ta połowa dnia, kiedy ja jestem sama z Milą i mi łatwiej jest wtedy nagrywać, po prostu mi jest łatwiej nagrywać, łatwiej mi robić jakieś ładne ujęcia, łatwiej mi do was mówić. Jak są dzieciaki, to szczerze mówiąc wolę się z nimi pobawić i tak dalej, niż zajmować się przestawianiem kamery
I tym podobne rzeczy. Zresztą pokazuję Wam, no ja gotuję na przykład z nimi, pieczemy jakieś rzeczy. W taki sposób też spędzamy czas. Ja nie muszę ich tutaj pokazywać, żeby z nimi spędzać czas, czy właśnie, żeby ich kochać, traktować tak samo. Chociaż nie da się. Nie da się traktować wszystkich dzieci tak samo. Każde dziecko jest inne i nie ma opcji, żeby nie się traktowało wszystkie tak samo. Kocha się tak samo mocno, ale po prostu. Nie ma mocy, nie ma mocy. Jedno dziecko będzie potrzebowało więcej waszej uwagi, drugie będzie potrzebowało na przykład więcej rozmów, drugie będzie potrzebowało więcej zabaw, a trzecie będzie potrzebowało więcej czułości na przykład. Więc no tak to wygląda. Jest ciężko, powiem wam, jest, nie ukrywam. Zazdrość się pojawia i no to jest normalne, tak? No, po prostu musimy sobie z tym poradzić i radzimy tak jak możemy. W tamtym tygodniu na przykład. A, stoi ten aparat krzywo, no trudno. Stoicie na kanapie, dlatego jesteście krzywo. W tamtym tygodniu na przykład w jeden dzień zabrałam Jasia szybciej z przedszkola, poszliśmy się przejść, poszliśmy na pączki i na lody i było fajnie, później poszliśmy do Dominika i tak spędziliśmy razem czas, pogadałam sobie z nim, byłam z nim i wiecie, a denerwuje mnie to, że jest krzywo, będę trzymała jednak ten aparat. Nieważne. Nie interesuje Was to pewnie. I po prostu wiecie, następnego dnia wzięłam Klarusię za to i z nią spędziłam czas. Tak, była z nami Mila, ale Mila spała, więc wiecie, mogłam w 100% poświęcić się temu jednemu dziecku. I dzieci też właśnie potrzebują tego czasu. My musimy ten czas wygospodarować. I ja po prostu w tym czasie nie myślę o nagrywaniu, jak spędzamy aktywnie czas i tak dalej. Ja myślę, że wy to rozumiecie, ale chciałam wam powiedzieć, że tak, jest ciężko, jeżeli o to chodzi, żeby zapewnić, wiecie, dzieciakom uwagę i mieć czas też no, dla siebie na jakieś swoje sprawy. Ja cały czas pracuję na przykład. Teraz jest. Ojejku, czekajcie. W tym miesiącu jest limitowana wersja Thermomixa czarnego, więc jest szał. Mnie to bardzo cieszy, że mogę pracować i że pracuję i że kupujecie te Thermomixy. No bo ja to lubię robić, nie chciałabym z tego rezygnować, mimo że mam no, trójkę dzieci, w czym jednego niemowlaczka. Więc bardzo się cieszę, że dajecie mi możliwość pracowania, tak naprawdę. No i tak, no ale właśnie mówię, muszę też poświęcać czas trójce dzieci, tak? I mieć czas dla siebie, dla męża. Więc to nie jest łatwe, ale sobie radzimy. I myślę, że z czasem dzieciaki się po prostu przyzwyczają. Teraz jest im ciężko, ja to rozumiem. Rozumiem ich frustrację, złość, bo bywają źli na nas, na siebie nawzajem. Wpadają w histerię czasem. I najlepszą metodą w takiej sytuacji, powiem wam, u nas, i myślę, że chyba wszędzie tak jest, to przytulenie. Po prostu przytulenie dziecka. Jak dziecko wpada w histerię, ja przytulam. I zaraz już zupełnie inne dziecko rozładowało, to znalazło ujście swoich emocji w taki dobry sposób, pozytywny sposób, czyli właśnie przytulenie, a niż wiecie, jakieś awanturki. Więc tak, polecam bardzo serdecznie. A teraz, więc dla tych, co trzeba ich przekonywać, to kocham moje dzieci najmocniej na świecie. Jasia, Klarę, Mile, kocham ich tak samo, kocham ich inaczej, bo każde dziecko kocha się inaczej, ale kocham ich tak samo mocno. No, i są dla mnie najważniejsi. No, a więc wyjaśniliśmy sobie tę sprawę. A teraz lecę, bo mam mało czasu. Jest godzina, która nawet nie wiem. Ale gdzieś koło 12, Jasiu ma o 13:30, a chciałabym go odprowadzić jakby później, najpierw pójść do sklepu. Nieważne. Nie będę się rozgadywać na tym, co będziemy robić, tylko wam pokażę, co będziemy robić. Mila, jesteś gotowa na spacer? Cieszę się. Cieszę się. Idziemy na spacer. To the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no.
just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, it's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love and you were my first one. So all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Najgorsze w takich długich spacerach powrót. Ja już nie mam siły, ja nie wiem jak ja dojdę do tego domu. Trzymajcie kciuki, jestem blisko, ale wiecie, czeka mnie taka jedna górka. I im bliżej, tym gorzej, wiadomo. Gorzej się idzie. Maję dwie tortille, jedna nie zawinięta. Zawijałem tak jak tortille, pewnie wiecie o co chodzi. No, zrobiłam sobie właśnie obiadek. Mila sobie leży, dasz mamy zjeść. Tak pięknie na spacerku byłaś, tak długo spała dziewczynka moja. Pięknie, mama duna jest, no. Ale daj zjeść. Dała córcia mamusi zjeść, no dała, dała. Co ty tam jesz? Co ty tam jesz? No, ja właśnie zjadłam, nakarmiłam Milę i sobie siedzimy, tak? Tak sobie siedzimy. Tak sobie siedzimy. A dzieciaki dzisiaj, nie wiem o czym wspominałam o tym czy nie, ale dzisiaj ciocia odebrała dzieciaki, więc jestem bardzo wdzięczna. Siostra Dominika właśnie ich wzięła, żeby mi pomóc, tak? Żeby nam pomóc. Co niedługo będę po nich jechała. Pojedziemy po Jasia i po Klarcie. Okej, jeszcze jak tak siedzę i zostałam też wywołana do tablicy parę razy. A propos tego, co się dzieje na świecie. I chciałabym wam powiedzieć, że wypowiem się pierwszy i myślę, że ostatni raz na ten temat. No. A już wam powiem dlaczego. A się dziecko patrzy na mnie z zaciekawieniem. Ja wam w czwartek, wtedy jak się wszystko zaczęło, dałam znać, że no ze względu na moją nerwicę lękową i tak dalej, ja po prostu trochę się wycofałam, wycofuję z tego, co się dzieje. Nie oglądam telewizji, nie czytam wiadomości ciągle i ciągle i ciągle. Tylko sprawdzam te źródła, które są sprawdzone i tak dalej. Jedno źródło, jedno, nie więcej, żeby po prostu mieć świadomość, co się dzieje i tak dalej. Ja nic nie mówiłam, jak pomagałam, to nie mówiłam. Ja, wiecie, ja znam też osoby, które są z Ukrainy. Znam osoby, które tam utknęły niestety i... No tak, no tak. Nie wiem, czy wiecie, ale ja na przykład w 1/8 mam pokrewieństwa ukraińskie, więc mam też tam jakąś daleką, daleką rodzinę, ale do brzegu. Ja się tym wszystkim przejmuję, bardzo się przejmuję i tak dalej. Ale nie chcę tutaj o tym mówić, czy na Instagramie o tym mówić, bo wy do mnie nie przychodzicie po to, żeby... Ja nie jestem żadnym, wiecie, źródłem informacji i tak dalej, a w internecie już tyle jest przepełnione tymi emocjami i tak dalej. Ja was na przykład do pomocy nie muszę namawiać, bo po prostu nie trzeba nikogo namawiać do pomocy. Ja widzę, co się dzieje, widzę, jak pięknie wszyscy pomagają, angażują się jak mogą, więc nie trzeba was namawiać do tego. No a po prostu to jest takim bezpiecznym, traktujcie mój Instagram i YouTube jako takie bezpieczne miejsce, tu nie będzie tych tematów, bo po prostu wszędzie już tego jest za dużo i ja szczerze mówiąc, osoby na przykład, które bardzo lubię, nie mogę oglądać, bo po prostu cały czas, wiecie, słyszę, że coś się dzieje, że coś się dzieje, każdy z nas wie, że coś się dzieje. Ale jednak te filmy oglądamy po to, żeby się zrelaksować, żeby się właśnie oderwać od tego wszystkiego. Ja się bardzo przejmuję tym wszystkim. I absolutnie, wiecie, nie jestem ignorantką i tak dalej. Po prostu nie po to tutaj przychodzicie. A ja chcę właśnie się dzielić z wami dobrymi emocjami.
chcę wam przekazywać dobre emocje, bo sama takich teraz po prostu szukam. I tak, no tyle chciałam wam po prostu powiedzieć. Jest mnóstwo rzetelnych osób, które można oglądać i czytać i tak dalej, które no, znają się na rzeczy. Ja tutaj, wiecie, nie ma sensu, żebyście też tego u mnie słuchali. A każdy wie, co się dzieje i... No i tak, niestety taka smutna rzeczywistość, ale trzeba, cieszmy się tym, co mamy i pamiętajmy, że u nas nie ma wojny, u nas jest wszystko w porządku i mnie tak osobiście jeszcze wam powiem, mam nadzieję, że się nikomu nie narażę, bardzo, bardzo, bardzo denerwuje mnie jeden aspekt u influencerów. Ja wiem, że na nas wymaga się właśnie tego, że było duże boom, jak ludzie się nie odzywali, nie odnosili żadnego stanowiska w tej sprawie, chociaż jakie mamy mieć stanowisko, wiadomo, że jesteśmy przeciwni wojnie, raczej każdy jest. A to, czy pomaga, czy nie pomaga, to już jest, wiecie, w każdego sumieniu, chęci i tak dalej. Nie wiem, dlaczego trzeba by było kogoś z tego rozliczać. Ale bardzo denerwuje mnie właśnie przesadzanie. Wiem, takie skrajności, jakby mam czasem wrażenie, że niektórzy robią z tego swoją tragedię. Jakby, wiecie, o co chodzi? No ja wiem, że można przeżywać na różne sposoby i tak dalej, ale w pewnym momencie ja, oglądając niektóre osoby, mam wrażenie, nie jest ich dużo oczywiście, są tylko takie pary, ale po prostu mam wrażenie, że to u nas wybuchła wojna, że to my musimy uciekać ze swoich domów i tak dalej. Ja wiem, że ludzie, ja też jestem empatyczna i tak dalej, ale po prostu nie róbmy z tego swojej tragedii w takim sensie. Ja mam wrażenie, że to się, wiecie, wykorzystuje po prostu, już robi się to takie aż niesmaczne, jakby no ludzie naprawdę na tym cierpią, a niektórzy robią na tym wyświetlenie. No. Tak, niestety, więc u mnie tego tematu nie, to jest pierwszy i ostatni raz. Tylko dlatego, że zostałam wywołana do tablicy, ale też chciałam właśnie o tym powiedzieć. Co, perełko? Agu, u nas tutaj jest... co? U nas jest co? Co tam widzisz? Coś widzisz? Dzieci są śmieszne. Dzieci są śmieszne. No? Śmieszna jesteś. O, ty matko. Ja ci dam śmieszną. Masz mój język. Patrz na język. Okej, koniec tej laby. Jedziemy po dzieciaki. Się za zmywanie makijażu, stąd ta opaska. I stwierdziłam, że się z wami już właśnie pożegnam, zanim to zrobię, póki jeszcze jakoś wyglądam. Kochani, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu. Zostawcie koniecznie komentarz, bo uwielbiam je czytać, te komentarze i wam odpisywać, więc czekam na wasze komentarze. Jeżeli jesteście tu nowi, albo jeszcze nie zostawiliście po prostu subskrypcji, no to zapraszam, żebyście byli na bieżąco. Dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych.